Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Jak pewnie dobrze wiecie, w tym roku młodzieżowe słowo roku nie zostało wybrane. Pierwszy raz w historii tego plebiscytu, czyli jeżeli mnie pamięć nie myli, od 2016 roku. Oczywiście w internecie wywiązała się na ten temat, mówiąc delikatnie, dyskusja, ale ja postanowiłem, że przyjrzę się temu. Od środka. I dlatego do rozmowy zaprosiłem Bartka Hacińskiego, redaktora polityki, członka Rady Języka Polskiego, autora słowników Najmłodszej Polszczyzny i, co dla nas najważniejsze, członka kapituły plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Bartku. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do tej rozmowy, ale zanim zadam Ci to. Najważniejsze pytanie, czyli dlaczego młodzieżowe słowo roku nie zostało wybrane, to yy, chciałbym cię zapytać, czy jako juror w ogóle spodziewałeś się aż tak dużego poruszenia tym plebiscytem? Ja się spodziewałem wszystkiego. W momencie kiedy zaczynałem pracę, zostałem zaproszony do jury tego plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Wyobrażałem sobie, że będzie fajny, kreatywny, ekscytujący, ale nie wyobrażałem sobie, że okaże się tak ważny. To, to, to jedno, co muszę zastrzec od razu. Znaczy, nikt się nie spodziewał, że ten plebiscyt stanie się jakąś areną walki o coś ważnego. Właściwie nawet nie wiem co. Ostatnio z, z, złapałem się na tym, że, że myślę o tym jako o pewnej władzy nad językiem, panowaniu nad językiem ze strony tych, którzy... Próbują ten plebiscyt atakować takimi bardzo masowy, zmasowanymi głosowaniami. Że im o coś chodzi, że chcą pokazać sprawczość swoją jako grupy. To, że mogą wpłynąć i mogą. I że być może właśnie ten plebiscyt stał się taką sposobnością do tego, żeby pokazać, jaką władzę może mieć grupa ludzi, którzy. Zgodzą się co do definicji pewnego słowa, powiedzmy. No najogólniej i bez, bez że tak powiem, yy, piętnowania mhm. Za, za, mhm. Za, za, za cokolwiek. No tak, ale y, między innymi to wpłynęło na Waszą decyzję, chociaż y, chyba nie przede wszystkim, bo przede wszystkim mieliście zastrzeżenia co do samych słów, prawda? Niestety te, te słowa, które brały udział w wyścigu, to są słowa, które albo. Są nieregulaminowe, tak z punktu w ogóle, bo jako wulgaryzmy, albo też są nieregulaminowe, bo kogoś piętnują, yy, yy, próbują, próbują namierzyć i zaatakować jakąś grupę użytkowników języka, czy w ogóle grupę Polaków, po prostu grupę ludzi. Yy, I ponieważ cała piątka. Pierwszych miejsc w tym plebiscycie i to zdecydowanie ze zdecydowaną przewagą. To są, to są, to jest rząd od kilkudziesięciu tysięcy do kilku tysięcy, prawie dziesięciu oddanych głosów na każde z tych pięciu słów. To są właśnie tego typu no, projekcje naszych albo haseł. Buntu, albo niechęci do kogoś, albo niechęci do jakiejś grupy. No i zgodziliśmy się we czwórkę z, z, jako jurorzy tego, tego plebiscytu, a jury wybiera spośród słów wygłosowanych przez publiczność, takie są zasady młodzieżowego słowa roku, że po prostu słowa roku nie wybierzemy w tym roku. Nie, nie ma to sensu, dlatego, że z jednej strony wybieralibyśmy jeśli mielibyśmy wybrać słowa najpopularniejsze, to byłyby to słowa nieregulaminowe, Postąpiliśmy, postąpilibyśmy wbrew idei tego plebiscytu, a jeśli mielibyśmy wybierać coś z tego pułapu, powiedzmy, dwóch, trzech tysięcy głosów, czyli no słowa zdecydowanie mniej Mniej popularne, jeśli chodzi o samogłosowanie, no to postąpilibyśmy wbrew temu, co sądzą ludzie. Y -y -y. To ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do tego, o czym powiedziałeś wcześniej, bo teraz przyszło mi do głowy, że w kontekście tej władzy nad językiem, o której powiedziałeś, jednym z najczęściej padających zarzutów w Waszą stronę jest to, że to właściwie wy uzurpujecie sobie prawo do tego, żeby językiem rządzić, że to wy nie, nie uszanowaliście, powiedzmy, demokratycznego wyboru i że to wasze, wasze przekonania sterują całym plebiscytem. Myśmy naprawdę długo dyskutowali na, nad, nad tym wszystkim, co się działo. I, i to. No, oczywiście, no, nie można mówić, że uzurpujemy sobie, jaką, jakiś, jesteśmy, uzurpujemy sobie władzę nad językiem. Nie, nie jestem się w stanie przed tym obronić. No, poza tym, że mogę powiedzieć, że mam czyste sumienie i dobre intencje i ktoś pewnie oczywiście musiałby na koniec zasiadać w takim jury i podjąć jakąś decyzję no, i byłby uzurpatorem. Mhm. Chociaż niektórzy mówią, że wy spełniliście. Daruj, że używam tego słowa, ale ono pojawiło się właśnie w odpowiedzi na Wasze stanowisko w sprawie Julki. A przypomnijmy, chodziło o to, że Julka nie może zostać młodzieżowym słowem roku, ponieważ jest nieregulaminowa. No ale co ciekawe, to słowo spełnić, czyli właśnie przestraszyć się tych społecznych konsekwencji wyboru jury młodzieżowego słowa roku, to słowo znalazło się w galerii. Wy uwzględniliście je, no bo. Z tego co wiem, to ono zostało wielokrotnie zgłaszane. Mało tego, że je uwzględniliście, wy je nawet opisaliście, prawda? No właśnie, właśnie. Dobrze, że powiedziałeś, że uwzględniliśmy i opisaliśmy słowo spewłenić. Myśmy to zrobili z pełną pre premedytacją. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób opowiedzieć o tych pozostałych słowach. Myśmy je opublikowali, więc. Jeśli chodzi o to, że nie ma, nie ma, sytuacji, tak, nie ma sytuacji anulowania plebiscytu, ten plebiscyt nie został anulowany, nie został odwołany, ten, te słowa nie zostały ocenzurowane również, poza tym, że w całej pełni nie zostały zakomunikowane w, w werdykcie, no, co do tego, powiedzmy, dyskutowaliśmy na łonie, na łonie mhm. żyli. Ale nie zdecydowaliście się opublikować y, tłumaczeń tych dwóch bulgaryzmów, które pojawiły się w ramach strajku kobiet, co właściwie no, może być zrozumiałe, no bo chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co te słowa oznaczają, y, to po pierwsze, ale z drugiej strony pada taki zarzut, że w tym roku mówicie o słowie na S, czy o polityku na S, ale w 2017 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, nie, nie było problemu z od Janie Pawlać, na przykład. Yy, gdyby yy... Ten plebiscyt był bardziej popularny w roku 2017, to prawdopodobnie hasło od Janie Pawłać cieszyłoby się znacznie większą popularnością i mielibyśmy znacznie większy problem z tym hasłem wówczas. To był chyba pierwszy rok, kiedy, kiedy ja miałem okazję współdecydować o czymkolwiek, jeśli chodzi o żyli. I prawdę mówiąc, no, musiałem odtwarzać teraz tę sytuację sobie. Z zawodnej pamięci, ale wtedy rzeczywiście to, 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 było raczej, to było raczej spotkanie z czymś nowym w tym plebiscycie. Z tym, że no bardzo często wybierane nowe słowo może kogoś obrażać. Tyle, że to, to jest jednak w, w wypadku od Janie Pawlania obraza bardzo zawoalowana. Trzeba też jakby mieć świadomość tego, oczywiście mia, myśmy mieli świadomość tego, i też na pewno zwracaliśmy uwagę na to, że to słowo jest wynikiem pewnego przebiegu memów i pewnej takiej, takiego śmieszkowania młodzieżowego na temat oso, osoby Jana Pawła II, ale z drugiej strony hasło od Janie Pawlić się jakby nie dotyczyło, to jest bardzo skomplikowane, nie dotyczyło bezpośrednio tej osoby, nie uderzało bezpośrednio w, te, w tę osobę, tylko w kogoś innego, kto się miał od pawić. To ja bym się o to hasło prawdę mówiąc nie obrażał na miejscu najbardziej gorliwych katolików, no ale w porządku. Co, co ciekawe, i, i wydaje mi się, że to, to tu jest wie, o wiele głębiej niż w wypadku Sasina i, 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 i też Julek, mam, mam wrażenie. Czy Julki może jeszcze wyrażają jakąś emocję społeczną, taką szerszą, nie tylko czysto polityczną? I od Janie Pawlanie też ją wyrażało, mam wrażenie, w znacznie głębszym sensie, ponieważ pokazywało, to było niesłychanie ważne. Że bardzo młodzi Polacy nie mają problemu z tym, żeby się językowo bawić imieniem świętego. Które rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że było niedotykalne właściwie w, w, w żadnych kontekstach, które wychodziły poza wielkość i świętość. Natomiast co do, co do samego faktu. Czy to, czy to jest hipokryzja ze strony Żyli? Ja myślę, że to jednak są każdorazowo inne przypadki, dlatego myśmy też inaczej podeszli do Julki, inaczej do Sasina, do słowa sasin, trzeba zaznaczać, czy sasinić. Inaczej podchodziliśmy do odjanie Pawlania. Nie jest tak, że język jest zero-jedynkowy również w tym, w, ludzie, którzy oczekują od nas tak zwana frakcja takiej żelaznej logiki, prawda, która zazwyczaj nie jest zbyt żelazna, jak się na koniec okazuje, Okazują, o, 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 oczekują odpowiedzi zero-jedynkowych. Odpowiedzi zero-jedynkowych nie ma w języku. Odpowiedzi zero-jedynkowe są w matematyce i tym się różnią te dwie piękne dziedziny od siebie w sposób Piękny też. No to skoro już jesteśmy przy pięknie, to zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, ale żeby nie pozostawiać po sobie takiego wrażenia, że, że ten plebiscyt to tylko te negatywne emocje, to chciałbym Cię zapytać o to, co Ci się w nim podobało. Może to były jakieś konkretne formy, jakieś tendencje w języku? No Rzeczywiście było sporo, jak zwykle, takiej inwencji. Ona się zawsze manifestuje w. W wynikach tego plebiscytu. Jestem, muszę powiedzieć, bardzo gorącym zwolennikiem takiego, takiej, takiej tendencji językowej, polegającej na tym, że dorośli mężczyźni do siebie mówią byku, a teraz, a teraz jeszcze zdrabniając to mówią byczku, o i tak byczku, przez ku zapisywane często i Wydaje mi się to po prostu miłe i pokazuje jakieś zupełnie inne tendencje niż, się, niż, niż, niż to, co widzimy w tych, w tych słowach głosowanych, w, po, 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 zbierających po parę tysięcy głosów. A te, na przykład takie słowa związane z pandemią, bo, bo z tego, co wiem, to chyba było ich dosyć sporo, prawda? Na pewno. Od samego początku też podobały mi, mi się te pierwsze reakcje języka na na pandemię, czyli te pierwsze spontaniczne, i one były rzeczywiście młodzieżowe, koronaferie na przykład. Koronaferie były, były hasłem młodzieżowym. Zanim się jeszcze zaczę, zaczęły pojawiać te, te m, m, kalki z angielskiego, w rodzaju covidioty, prawda, i, I to znowu okładanie się tym, że albo, albo koronasceptykiem jest, albo, albo covidiotą jest ten, który, kto nosi maseczkę, albo ten, kto nie nosi maseczki. I, 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 i zaczęły się takie, takie ostre, twarde podziały. Bardzo mi się podoba taka końcówkowa tendencja bardzo retro, powiedziałbym która polega na tym, że, że zamiast płaczu, smutku, mówi się płakuwa, że zamiast czegoś, że tam że, że zamiast mówić, że coś jest smaczne, mówi się smakuwa, że zamiast cringe'u, już popularnego słowa od wielu lat, więc by trudno je odkrywać, prawda, mówi się cringuwa, że mówi się również hotuwa, gituwa, Chotuwa, jak ktoś jest bardzo przystojny, czy jak przystojna, gituwa, jak ktoś jest bardzo dobre. Także jest, jest sporo, nawet nawet ta te, nawet te, 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 te część tego, te część języka, który się rozwija wokół grup YouTubeowych, których twórczość niekoniecznie do mnie trafia w całości. Czyli ta naura, która tam się gdzieś znalazła bardzo wysoko, ona, to była ładnych parę tysięcy głosów. Naura zamiast Nara, no to też jest na swój sposób ciekawe. No to, to wydaje mi się, że, ci, że, że ten, ten język, yy, powiedzmy, głosowań zorganizowanych bo to też było głosowanie zorganizowane, i co do tego nie mam dużych wątpliwości, bo to jest tak, jak jeżeli bohaterowie masowej wyobraźni, gwiazdy YouTube'a zachęcają do głosowania na jakieś słowo, czy też ich fani się zorganizują, żeby, żeby głosować na jakieś konkretne słowo, no to też jest, też jest, też jest zorganizowane głosowanie, ale i podobnie było w wypadku Dzbana, dwa mhm. lata temu, mhm. też nie mam co do tego wątpliwości, wynalazek Klocucha, słowo ze, z, 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 z filmów Klocucha znane, podobnie jak Bajdurzenie i Kruci, no ale to są to są bardzo ciekawe, takie bardzo swoiste y, języki, y, 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 gwiazd nowych mediów. I, I wydaje mi się, że ten, ten kierunek rozwoju języka jest jednak dość naturalny. Nie, nie są to literaci wprawdzie, nie są to gwiazdy telewizji już nawet, ale. Powiedzmy, że to jest, to są ci ludzie, którzy zastąpili tam tych jednych i drugich w dużej mierze. Więc no, nie wypada patrzeć na nich zupełnie inaczej. Nie, nie to, żebym jakoś uwznoślał dzbana, który też no, bywał krytykowany w kontekście choćby werdyktu, werdyktu tegorocznego. No ale dzban sieje szeroko. Dzban trafia każdego. Nie wybiera, nie piętnuje konkretnej grupy, konkretnego polityka, nie jest nawet łatwym orężem walki politycznej, bo dzbany, jak wiemy, są po obu stronach. Więc co do dzbana, będę bronił. To, to jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać, czy pomimo tego wszystkiego, co się w tym roku stało, widzisz się w jury plebiscytu za rok? Och, jakie trudne pytanie. Yy, widzę siebie z problemami w żyli w przyszłym roku. <laughs> to na pewno. Yy, yy, jesteśmy, myślę, jeszcze przed jakimiś rozmowami w gronie yy, jurorów tegorocznych i rozmowami, i przed rozmowami z organizatorami, do, do których myślę, że dojdzie. Będziemy się zastanawiać, co, yy, co, yy, jak ten plebiscyt w przyszłym roku powinien wyglądać. No właśnie, masz już jakieś, yy, jakieś przemyślenia na ten temat? Wydaje mi się, że nie, nie, nie powinien pozostawiać tylu wątpliwości co do regulaminu, co do formy podejmowania tych najważniejszych decyzji przez jury, jakie w tym roku pozostawił, bo choć wiem, że wszystko było jasne i klarowne od wewnątrz, to wiem, że bardzo trudno jest opowiedzieć o tym, na zewnątrz. Bo im bardziej skomplikowana formuła, wieloetapowa, tym łatwiej o potem o tak, tak, takie, no powiedzmy, no zamieszanie medialne, żeby nie, nie, nie powiedzieć fake newsy, bo, bo, bo tych, tych nieprawdziwych informacji na temat tegorocznego konkursu pojawiło się tyle, że, że można by było zaraz zacząć nowy słownik pisać mhm. na ten temat. To ja życzę Ci, żeby nie trzeba było tego nowego słownika pisać. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, też powinienem pewnie powiedzieć dziękuwa. No tak, dziękuwa, to ja też dziękuwa w takim razie. A was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia i do zaś.